A witajcie w odcinku trzecim. Wróciliśmy z tego miejsca. Możemy tutaj iść kawałeczek wyżej. Mamy kolejne lochy. Czekające. Założyłem, żeby tutaj coś pojawić się. Idziemy do piwnicy. Już udało mi się zginąć dwa razy. No, troszkę przez niedopatrzenie. Zdecydowanie to robiłem. Nie fajne. Włączył mi się tab. Tab mi się włączył, a tab to jest coś takiego. No i to skutkuje niezbyt miłą reakcją na przeciwników. Chodźmy do tej piwnicy, zobaczyć co tam się dzieje. Nie daj gospodarzu, cóż tam masz? Ciekawe w piwnicy swojej. W piwnicy pewnie stado modlaków. Stado modlaków. Nintendo? Byśmy tak jeszcze wysłali tam błyskawicę. Ciekawe co? Warto sprawdzić się. Face to face typem. Ukończyliśmy zacieśne patko. Zacieśna patko. Muszę stąd wyjść. Zmierzamy na północ, żeby obczaić kodę questa. Mapa. Zmierzamy tutaj, w to miejsce. Może być bardzo stanie pułapką dla nas to, że się wycofamy się, a tu się okaże, że na dole ktoś się zjeżdża. Hej, you! Hello. Aha, ta śnieżynka się pojawiła. Dobra. Nic tu po nas. Jak tam do góry? Może by tędy iść, albo tędy. Idziemy tędy.
Chodzi o to, że jak stąd uciekaliśmy tutaj, gdzie już teoretycznie było wszystko pobijane, a się zespiły potwory, to możemy wpaść w pułapkę, że nas zabiją. Jest jeszcze przez przypadek, ale... Co to jest? Szanów te tutaj. No jest to, że tak możemy ich rozwalić tutaj, co nie? Co tym wilkołakiem udało się przetrwać takiego? Wszyscy zamazli? Tylko przed grotą, tak? Czego bez sensu?
Błyskawic. No, na razie włócznie błyskawic wolę sobie zachować. Dodatkowy skill, który możemy tutaj mieć w naszym arsenale. Chyba tam jeszcze nie idziemy. Pójdziemy sobie naokoło. Oświecamy tę jaskinię. Nie był zbyt groźny. No, ale to świadczy o tym, że jeżeli będą przeciwnicy szybsi od nas, biada nam, biada. Oj, biada. Na dół powinniśmy pójść. Thank you.
Podejrzewam, że te podstawowe skille przywracają nam mana, co nie? To to były zbudowane, ale jak widać nie wszystkie. Mój to jest bardziej od obrażeń. Jakoś tak many nie przywraca. Sprawa kolego. Siła wyższa musiałaś polec. Serce dymana. Miło, mamy serce dymana. Jeszcze na dół pójdę zobaczyć, co się tam wyprawia. Doświadczenie nam poszło. Zdolności, nasze wspaniałe zdolności nam poszły. Czekać. No to rozszerzyć, tak. I teraz tak, mam tutaj interpretację, ok. Coś jest? Co to jest w ogóle? To jest... Aha, to już koniec drzewko mi... No bez jaj, no to już koniec? Co to jest? Lodowy całun, czas działania twoich barier jest wyburzony. Nie mam barier. Przywołujesz lodowatą zamieć, która zadaje wrogom 26 punktów obrażeń. Meteoryt, 195 punktów obrażeń. Okej, okay, to podpala. Liczne płomienie. Twoje umiejętności w piromancji zadają obrażenia zwiększone na 3%. Piorun kulisty. Wysłasz kulę błyskawic, która powoli przemieszcza się do przodu. Przetrwanie. Poprzednie wrogów zadają im 6 punktów obrażeń. Ładowanie statyczne. Szczęśliwy trafienie wrogów w momencie porażenia ma do 5 szans na stworzenie rozstrzonej energii. Zadajesz mu 33 wrażenia bez kalic. Bez sensu. Ja nie odmuszam. Aha, to by była nasza mana, tak? Zamieć daje najwięcej, to zadaje wrogom 296 obrażeń i stale wyziębia ich 18% w ciągu 8 sekund. Za koszt mamy ściana ognia. Cóż. To
No, pójdziemy sobie w kierunku listy, co nie? Ładowanie statyczne, te filmików, no to też może być ciekawe. Co to jest? Głęboki mróz. Co to? Inferno. Uderzenie. No może też zrobimy sobie to tak na ogień. Wystawimy prądy. Lawina. No tak, myślałem, że tego będzie więcej, wiecie co, bo to jest niepoważne troszkę. Chciwości, kurczę, naprawdę pali ciała. No, słabe są te kurde, te beskile. Myślałem, że to będzie jakiś potężny, że beskili. To jest taka dupa węża, że go pali. No ale co zrobić? Może to wystarczy w sumie. Sam mówiłem, że lepiej mieć mniej niż więcej tych skin. A ja powinien sobie przypisać ten nowy skin, nie? No, wyjdź mi z tego, chłopie! Jakie chamstwo! Niefortunnie oni przypisali tę mapę do tego, do tabu. Prawda, przez pomnikę idzie jest nie. Zimna skała i idzie pielęgnik, który z góry, dobra. Spopielenie, tylko jeden czerwony. Dobra. Mamy spopielenie, czekolwiek to jest, pielęgnik listy. No i teraz... Kurde, nie ma do czego tak przypisać, kurde, bo tych skilli mamy za dużo. Ma sensu troszkę tak. Pancerz lodu by się przydał.
zobaczmy. A spopielenie jeszcze chciałem zobaczyć. Chyba na razie zobaczmy spopielenie. A, jakie to romantyczne, dobra, nic z tego. Bardzo rzadko korzystam z tego pancerza naszego. Tam pracowały nad tymi skillami, ale są takie kiszowe, to już chyba. Nie, żadnych tutaj tych. Musimy to przemyśleć, zdolności. Refundujmy, tak. Ponieważ musimy sobie to zrobić jeszcze raz. Jest bez sensu ten cały. Nasz ten. No i skra mogłaby być na początek. Co, musimy tutaj wpakować? Czy wyładować? Gdybyśmy nieśli w iskrę, tylko na przykład spopielenie. Tak. Dobra, i teraz tutaj. Mamy dostęp do ognia, ok. Elektryczność była ok. Ja nie mówię, że te seryjne błyskawice są spoko. Ale tutaj byśmy poszli w to, bo tamte to jest dopiero proszę się. Dobra, tutaj mamy tak. Ja bym tutaj zobaczył jeszcze jedną rzecz. Co to daje? Ta fiękna jest już do zużycia ognistej wioski, zwiększa zadanie przez ciebie obrażenia o 24 sekundy. Mam kiedy trafię. O. Generacja many, bo to ma sens wtedy. Dobra. I teraz tak, tutaj teleport przyda się. Pancerz nowa brozona. Będzie tak. Dobra, i teraz musimy iść w elektryczność. Okej. I tutaj mamy tak. Mamy nasze hydry. Jak najbardziej idziemy w hydrę. Czekajcie, przyzwanie hydry. Hydra podpala również wrogu, zadając im dodatkowe obrażenie 20%. Te filmy, które twoje hydry zyskuje premię 30 do szansy na te filmy. O Boże. Ale nie wroga, jak najbardziej. Ja bym jeszcze wziął włócznie błyskawic, bo to jest fajne. Piorun kolisty, no nie widzi, nie widzi mi się to. Czy lepiej takie mieć? 18 sekund. 36 punktów, no to może na, to by było lepsze. Ale to by było najlepsze zamieć. No nie ma lepszej opcji, co nie? Kurczę 390. Dobra, bierzemy ogień. Ściana ognia. Przetestujemy sobie, co nie? Bierzemy sobie ścianę ognia. Dobra, wymaksujmy nasze... Aha, bo to tutaj... Dobra, nie mamy punktów już chyba.
Dobra, a więc tak, teleportacja. Teleportację byśmy sobie dali na dwójkę. Na trójkę nawet. Czegoś mi brakuje. Aha. Tutaj nie mamy tego. Ale mamy go z tego. O, i takie coś. Mam tutaj hydrę. Mam ścianę ognia. Zaraz przetestujemy. Dobrze, bał się pan. Chodź. Potrzebuję czasu, żeby to przygotować. Dobra, coś się... Tylko ja bym jeszcze tutaj pozmieniał to z tym, żeby teleportacja była na czwórce. A może nawet na jedynce mam ten. Jak mi się bardziej podobało, to przebija przeciwników. Zyskujemy manę dzięki temu. Odpaniem skin. No i Raiden się zmienił z popielacza, że tak powiem. Bardzo szybko tutaj przywołuje nam się mana. Wiele. Jak to? Jak śmiesz nieść zbyt wiele? Dobra, idziemy do domu. Idziemy do domu. A to jest chamstwo, co nie? Gość idzie i mówi, że niesie zbyt wiele i na to powiem, no, na wszystko. Mam jak baba. A mamy jakieś dwa kamyki? Dzień dobry. Nie, nie, nie. Nie wiem co to jest. Interakcja jakaś. Dzień dobry, dzień dobry. Należy do katedry. Nigdy nie byłam religijna. Aż za paru kroków zrobić nie możesz, żeby o tym nie usłyszeć. Napływają do miasta dzień i noc. Ale to całkiem mili ludzie i zawsze płacą. A tutaj to różnie z tym bywa. Gdzie jest ta moja skrzynia? Trzeba to moje cenne artefakty. Bakanekik. Spoczko, spoczko. Wracamy do naszej nory. Zapałka, zapałka, dwa kije. Yeah.
co za pinda? Nie wziął życia z tamtego. Żeby był bliżej. Co? Aha. Tak to. Znaczy, co może być ten pogromca? Więc sobie tutaj ogarniemy resztę. Muszę mieć na uwadze tego typu. Muszę się przyzwyczaić. Trzeba kończyć. Czy jest sens inwestowania w tego kupę tego naszego? Chyba muszę to jeszcze przemyśleć, jak tutaj ustawić to naszego maga. Pewne hydry są fajne tu. Jeszcze dużo mamy skill. Z przywołania to firewall jest opisane. Sobie rozpokanę i defenduję. Proszę bardzo. Mistrzostwo. To jest liczby ładne. Czekajcie, co by mi pytało? Co by mi pytało?
może zgodowałbyśmy sobie pocztę czasem. Spopilenie, fireball. Fireball był spoko, stawienie piskownicy. Fireball 152 punkty obrażeń policyjnym rządom. To 91, no to firebally są lepsze. No myśmy poszli może w ten, zamówimy tak kulą. Będzie właśnie to związane jest z tym, jeżeli mamy więcej many, to od razu zwłok jest zwiększony o 30%. Tutaj mamy poprawienie many, co nie? Czyli bardzo fajna rzecz. Teleport. Teleportacja się przyda. Muszę tutaj jeszcze dopracować, dobra, to idziemy w tą naszą... Dobra, to będziemy na zimę szli. Dla odmiany. Hydra. Idziemy na hydrę. Trafienie kryptyczne też może być fajne. Albo weźmiemy sobie trafienia krytyczne. Czekajcie, konsumpcja żywiołów, co stwierdzimy priorytety bez zdrowia przez uwagi na dobrego. Szczęśliwy to jest zwiększona 5%. No i dobra, na razie mam tyle. Nie jest tego dużo, z dużym plusem. Co? Jakbyśmy sobie dali. Jakieś spopielenie, ale tego nie chcę. Ambrozy się tam pojawia gdzieś. W sumie jak mamy już ten jest, to dobra, spróbujmy. To powinno być lepszy pomysł. I ta bita, straszna bita. Zaraz zginęłam. Za dużo skilli było, wiecie, i to niestety dobrze wpływa na nasze. Na przykład pod jakiś inny klawisz, na przykład pod tab.
Ja może sobie zmienię klawiaturę właśnie. Przepiszę sobie to inaczej. Żebym miał w odpowiednim miejscu właśnie nasze skiny. Czy gra wygląda fajnie? Taki troszeczkę ulepszony chyba Diablo 3. Muszę się przyzwyczaić do tych umiejętności, które posiadam. Ten odcinek już dopiero jutro rano zobaczycie zapewne, jak się to wczyta. Masz, pora już kończyć tę naszą przygodę. Niestety, ale zrobiliśmy wielki postęp. Zrobiliśmy sobie. Potrzebuję czasu, żeby to przygotować. Oczywiście. Każdy potrzebuje czasu. Każdy. Ej, mapy, czekajcie. Dobra. Coś mi się tam do odebrania. Coś mi się tutaj włączyło. Było coś do odebrania. Teraz nie wiem, gdzie to szukać. Te banany, które nawet tego nie pokazują nam. Mapa. Dobra, wyjdźmy z tego miejsca. Zobaczmy, gdzie my jesteśmy. Tutaj na górze. No, czy zdążę? Thank you.
podoba, ale przeżyliśmy. To jest ważne. Proszę nie wdawać się w bójki. Wróćmy do miejsca. Teleporty czy coś. Jestem jeszcze gotowy. Niech światłość cię błogosławi. Jeśli czegoś ci trzeba, daj znać. To ogarniemy sobie to miasteczko jak teraz. Jak już skończymy, może inaczej, skończymy ten odcinek teraz. Szukam Horadryma imieniem Donan. Przysyła mnie jego stary przyjaciel. O tej porze? Pewnie jest w warowni. Zapytaj strażnika przy wrotach. Ja bym chciał tutaj generalnie coś... O nie! Ty też jesteś z tej bandy pochlebców? Donan to, Donan tamto... Ludziska mają tego człowieka za wcielone bóstwo. A gdzie był, kiedy pokutnicy wyśmiewali nasze ofiary składane kniei? Powiem ci gdzie. Zaszył się w swojej wygodnej twierdzy, strosząc piórka niczym paw. Czasami najlepszą obroną jest silniejszy atak. Pomogę ci z tym. Możemy tutaj przed tego odcić? Zważaj na plotki, podróżniku. Mieszkańcy Doliny zawsze znajdą powód, by oczernić katedrę. Chociaż tyle zrobiliśmy, by uzdrowić tę zniszczoną ziemię. Dobra, ja bym chciał tutaj zobaczyć, gdzie jest jakiś checkpoint. Tego powinniśmy mieć, co nie? Jakoś tak. Nie wyczuwasz tego? Eldheim to uświęcona ziemia, pobłogosławiona świętym blaskiem Inariusa. Sam fakt przebywania na niej podnosi mnie na duchu. Nigdy nie spotkasz człowieka o większym sercu. Przyszedłem prosząc, co by dał mojemu synowi jakąś robotę i od razu zatrudnił go jako pomocnika. Tak z marszu. Nie wiem, jak mu za to odpłacę, ale klnę się, że znajdę sposób. No, trzeba na gościa uważać.
jest na górze, w wielkiej sali. Ale załatw to szybko. No, mam nadzieję, że szybko to załatwimy. Uczciwie wielkiego hradzińskiego maga Donana oraz widzianych druidów Aedidy i Nafaina, którzy pokonali demona, ostali i zakończyli dni profilowe. Dobrze, co wam to będzie takie tam? Dziękuję, 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 bardzo dziękuję. Ojcze, muszę dołączyć do pozostałych rycerzy. Po co ten pośpiech, mój chłopcze? Wiesz, znalazłem kilka starych horadrimskich ksiąg w moich zbiorach. Może zostań. Przejrzyjmy je wspólnie. Mogę wziąć je ze sobą. Mamy gościa. Wrócimy do tej rozmowy. Potrzebujesz czegoś? To ciekawe. Mam wiadomość od Lorata. No proszę. Dawno nie słyszałem tego imienia. Co skłoniło staruszka do zejścia ze swej góry? Ostrzeżenie. Na świat wstąpiło pradawne zło. Demonica. Lilith. A ty? Skąd o tym wiesz? Odkryliście z Loratem coś ciekawego? Może jest to związane z tym, co widziałeś, ojcze? Tak. Właśnie do tego zmierzałem. W mojej posiadłości miał miejsce incydent. Lepiej będzie, jeśli omówimy go na miejscu. Ruszaj przodem i rozejrzyj się trochę. Spotkamy się tam i wtedy porozmawiamy. A co do twojej prośby, ruszaj do Brystagu i bądź ostrożny. Trzymaj się blisko rycerzy. Będę. Nie martw się. Synek zginie. Nie rozmawialiśmy wiele przez ostatnie lata, ale łączy nas wspólna historia. Jako Horadrimowie jesteśmy braćmi. Poza mną nie ma pewnie bliższej mu osoby. Jak zapewne zauważyłeś, tworzenie więzi nie jest jego mocną stroną. To było parę dni temu, w środku nocy. Szczerze mówiąc, myślałem, że to koszmar. Ale niestety tak nie było. Mam tu jeszcze coś do załatwienia. Ruszaj przodem. Porozmawiamy o tym w posiadłości. Okej, okay, proszę załatwić. Pytanie, czy ja mogę się tutaj jakoś zapisać, że w tym miejscu będziemy się respić potem, bo kurczę, mapa. Kodeks potęgi, wyzwania. Coś tam, jakieś pierdoły. Można przejrzeć ludzi, takich, żeby tam spotkali po drodze. To już stwórz klan, stwórzmy klan, dobrze? Co klan? Nic na podwórze. Sklep, gra. Czy nie ma tutaj jakiegoś teleportu? Czy musimy czekać, kiedy jest mroczny moment? Dobra, mroczne omeny to już jutro będziemy oganiać. Uważajcie, wam dziękuję serdecznie za oglądanie tego odcinka. Trzymajcie się, cześć.